Chodź, chodź idziemy, chodź. Chodź idziemy. Chodź, chodź, chodź. Patrzcie, jaki kot przy nodze chodzi. Tylko że teraz rozkojarzona, bo to pełno ptaków to. O, ona to. O, a tu patrzcie. Wczoraj powiało. Jakie dziwne gniazdo spadło. Same takie patyki. Kurczę się za. O, tu jest coś jakiś ten, nie wiem czy. I ziemia. Ale duże. Tego to nie widziałem wczoraj. Pewnie odgrzywaczy muszę tam pokopać. Może jajka by były na śniadanie. Ale te kurczę, patrzcie, z brzozy jakie uwinięte. Zostawię tutaj. To żona spożytkuje na jakiś stroik. Chodź, kic, kic, kic. Puma, chodź. Pewnie, że pójdzie. Tam gdzieś daleko dudka słychać. Bardzo często tutaj u mnie dudki się pokazują. Nasze w tym roku na żywca jeszcze nie widziałem. Tu poczekaj. Ja idę po ten opaskę na głowę i do ryb pójdziemy. A tu jeszcze od razu rano śrubie damy jeść. Śruba gdzieś wczoraj kurde mordę w smar jakiś wsadziła, czy wolę między oczami czarne, nie? No. Cześć. No, whiskasa to żre. A jakieś tam inne to nie. Dobra, idziemy do ryb. Albo dobra, pierwsze tutaj pokarmię. Tutaj i tutaj. Ładnie pływają. Co? No przepuść mnie, no właśnie. Teraz spirytusu na ręce, bo idziemy na inny obieg. Tutaj to się w fartuch ubiorę, bo to kurczę, one tutaj za bardzo chlapią. Albo wiecie co, bo to pierwsze poczyszczę i wtedy. Kurczę, co tu będziecie widzieć? Szczupakom karmniki ponaciągam. A takie szczupaki sobie tutaj siedzą. Nie wiem, bym musiał porobić średnie długości, bo to one już takie praktycznie do wyjazdu. O. Puma sobie znalazła potokowca, bo tutaj pstrągi potokowe są. Coś wyskoczyło. Przynajmniej tych wyskokowych ryb nie muszę zbierać, bo to jak nie puma, to śruba albo pies zje. No, szczupaki. Tu są młode potokowce, nasze najmniejsze, one się, kiedy to się 5 marca się lęgły, a od 30 marca dopiero karmione są. No wiadomo, potokowiec to powoli rośnie. Tu są większe potokowce. Tu mamy tęczaki. Tu mamy szczupaka jeszcze też. No, tutaj karmniki to muszę palcem popchnąć, bo nie zawsze chcą wystartować. I tu jeszcze jest szczupak.
w niektórych jako balast kawałek kamienia musi być, bo ta taśma o się tutaj, nie wiem czy to ze starości, czy to może jakaś grubsza, sztywniejsza, sama z siebie zwija się. Znaczy jak jest obciążone paszą, no to jest dobrze, ale tak kawałek jak się już skręci tutaj na winie, no to ten ciężar mniejszy i później sru, tam wpadnie tej paszy, tam leży na dnie. Tu macie też szczupaki. Stoją na żarty, ale tak szukam, bo one się i tak tną jeden drugiego. No dobra. Idę, biorę się do roboty, bo to w karmniki też później nasypię. W sumie tym to mogę dać, bo te już dostają większą paszę, znaczy, bo to są takie już duże ryby. Nie będę się nachylać z kamerą na to, bo zaraz wszystko zachlapią też jak do karmienia, to się ubieram tutaj. No bo tak jak nieubrany chłop, no to cały bok tutaj zawsze kurczę, koszula, spodnie mokre po takim karmieniu. W sumie tak myślę, bym musiał nagrać film, wstawić kamerę pod wodę na statywie albo telefon i wtedy to by było widać, jak te są ciut mniejsze, to mają nie wiem ile, około 10 gram, może paręnaście już. Wszystko tak chlapie tu. O, tu jedna wyskoczyła, to będzie widać jakiej to wielkości jest. Takie do ręki. Dobra, później ją wymiotę na dół. Tutaj tak już nie odżyje przecież. W sumie tak patrzę, jak to tutaj ustawić. No dobra, tak niech będzie, tylko muszę skręcić bardziej, bo to coś mi ta opaska się tutaj luzuje. Co kocie? Ty tak zaglądasz tam, bo te moje kotki nie za bardzo się lubią. Śruba z tym, z pumą i odwrotnie, ale już tak sobie ustaliły, że tam ma rewir koło domu i od domu w tamtą stronę do ulicy. A śruba lata tutaj po tej części gospodarczej. Gdzie mam szczotkę? Tam mam szczotkę. Dobra, szczupaki to później. Nawet w deszczomierz nie popatrzyłem, czy coś popadało, ale chyba tak. Wczoraj bojowo byłem nastawiony na piaskowanie. Mówię, kurczę, zrobię tą gąsienicę, to zaraz kabinę i maskę od koparki bym piaskował. No ale to nie ten. Żadnych zdechlaków tutaj nie ma. To tylko się cieszyć. O, a tu taka duża leży. Wyskoczyła. No nie chlapcie tak, bo to kurczę, cały mokry będę. Nie wiem, czy kamery nie zachlapały. Tutaj też jest bez dechlaków. Tu muszą być przy takich dużych styropiany, bo jakby przeskoczyła tu, stąd by później w rurę poszłaby do pompy
pompę przypcha, czy jakby tam w zaworze gdzieś utknęła. No i problem, bo reszta się może podusić, bo niby pompa od tej strony elektrycznej chodzi, ciągle pracuje, no ale wirnik jakby wpadło w taki kawał mięsa i akurat tak się ustawiła, że nie tego, by pompa tego nie przemieliła, nie przerzuciła, no to spada ten wydatek. Tu są te mniejsze tęczaki. No i tam potokowce później też. A szczupaki to... Szczupaki zawsze lepiej we dwóch czyścić. No bo szczupak to jest taki strasznie leniwy, że tak powiem. I jak tutaj się czyścić, no to one wszystkie na kratę spływają na siatkę. Trzeba to tak dozować, te otwieranie wody, że tak powiem, tutaj, żeby to... O, i tu mamy te większe potokowce. To wiadomo, dzicz taka, ciągle przy dnie pływają. Też bym musiał zrobić wagi średnie i zobaczyć, co to z tym dalej działać. Ładnie mówię, no tutaj nie ma ani sztuki, że tak powiem, jakiejś zdechłej. No zdarzają się, ale to mówię tak, jak pewnie za każdym razem mówię i teraz się powtórzę. Są jakieś takie, że mechanicznie uszkodzone, jak od miotłą gdzieś przycisnę czy co, ale tak, żeby to jakieś tam... W tych małych też nie ma nic, tutaj na siatce wszystko odpukać, dobrze pływa. O, przyszła śruba, to teraz... Zaraz może być tutaj wojna. Bo ona sobie przychodzi przez wylęgarnię. Mam tam drzwi otwarte. O, tutaj też jest taki wyskoczył mały. Nie widać teraz. O, tutaj jest na przykład, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, jaka ona krzywa, kręgosłup połamany ma. Ta tak samo w ogóle w takiego esa wy ten. No to niestety, to są, mówię, uszkodzenia mechaniczne. Śruba, chodź tutaj, chodź, chodź śrubka, chodź rybę dostaniesz, chodź. Śruba, muszę ją trochę odwołać, bo ona silniejsza. Masz tutaj, chodź. Śruba. Masz. Przyjdzie, nie przyjdzie. Teraz jak ona opędzlowała miskę z whiskasa, no to tak... A może i o, jest. Chodź tutaj. Tu masz rybę. Tu masz, chodź. Chodź, tu masz. Masz. Nie. Co, dobra ryba? Idę pumę na dwór wypuścić. Zresztą ona pewnie sama wyszła, bo potrafi drzwi otwierać z jednej i z drugiej strony. Może pewnie już poszła w długą na dwór. Niedziela, 9 rano dzisiaj i teraz. A nie, tu nie wyszło to.
A może wyszła? Nie, nasze były zamknięte. Chodź, no chodź. Albo gdzieś się tutaj zabunkrowała. No dobra, chyba się przebiorę. Tutaj te tęczaki małe poczyszczę. A szczupaki to później. Nie widać jej, tak to ona by tutaj do mnie przyszła, bo ona zawsze tak koło nogi tutaj przy mnie chodzi. A dobra. Zrobimy tutaj te na drugim obiegu. Tutaj żadne kurcze stwory po ogródku nie chodzą. Zielsko rośnie, trochę popadało, no i było podlewane na początku, no to od razu wszystko tak rośnie, że rury mam, o, masa rur różnego kalibru, jakby ktoś chciał na jakieś słupki czy coś. Nie wiem, po ile teraz złomu użytkowy jest. Odcinki są w granicach 5-6 metrów, że to tam zależy, jakie to duże ma być, to ale tego tutaj mam, no nie wiem, z kilometr, półtora kilometra tutaj na tych stojakach leży. Tam jeszcze jeden dalej jest. Dobra, tutaj się ubieram teraz i robię te, a tutaj też jest ogródek z tej strony. Tutaj rosną pyry po poznańsku. Tak sobie tutaj w tym roku wymyśliliśmy. No ale także z tamtej strony ciągnikiem będę musiał wjeżdżać. Tyłem cofać. Tyłem cofać, na przodem się nie da cofać. To też mówię jak potłuczony. No i dopiero zradłem w tą stronę tutaj. I jeszcze jakaś kurczę kopaczka by się przydała. Albo kombajn, bo to pewnie będą plony. Takie będą te pyry wielkie. Jak melony. Dobra. Ubieram się tutaj. I jedziemy tutaj. Tutaj mam osobny zestaw. Fartuch, rękawice. Winogrona ładnie ruszają. Nasze to też dzicz taka, one tam nie były cięte z 20 parę lat pewnie już. Zresztą jak to było pod osłonami, pod szklarnią, to ja to prowadziłem tutaj jakoś. I to jeszcze pamiętam, podwójny sznur Gujota. O, tak te winogrona prowadziłem w taki sposób. Ale teraz to samopas rosną. W zeszłym roku akurat zmarzły jak kwitły, ale tak na początku kwitnienia, że reszta po mrozach zakwitła, albo no nie wiem, jakoś tak, że tych winogron i tak masa, cała masa była. Te są już takiej wielkości, że to można całkiem tutaj otworzyć, przy czyszczeniu rurę wyciągnąć. No, takie małe to jeszcze wiadomo, to po wylęgu jakieś takie pokrzywione czy co, no to zawsze przy tych małych to na początku są ubytki, bo to nie jest tak, że 100 tysięcy ziaren ikry i 100 tysięcy sztuk później z tego się wyciągnie na rybku takiego, dajmy na to 3-gramowego. To zawsze mówię, nie ma co liczyć, bo to co jest z ikry policzone,
i to co później fizycznie jest ładowane na samochód przy wywozie, no to jest dwie różne liczby. Wychodzą, no to oczywiście zawsze lepiej jak jest te 80 tysięcy sztuk, niż na przykład by miało zostać z 15 tysięcy sztuk, bo coś by się podziało tutaj, jakaś awaria, niedopatrzenie czy inne jakieś tam rzeczy, no to wtedy, no to co, no to żaden efekt, to jest tylko wszystko w plecy, bo paszy, no to one zjedzą parę worków, pasze, to już nawet nie będę mówić ile pasza kosztuje, prąd, przecież to całą dobę pompy tutaj pracują, tlen, wszystko to mówię, to jest tutaj taki generator kosztów, że jak coś nie wyjdzie, to oby to na zero się zamknąć chociaż, a nie dokładać. Dobra, i tutaj też mamy, kurczę, teraz mam ten telewizor na ręce, to nie mogę wyciągnąć tego ręki z mankietu. A idziemy na dwór, światło tam z tyłu zgaszę, te były karmione i w sumie szczupaki tylko do karmienia są. Rębak poskładany, to jutro jakby taka pogoda była, że no jak dzisiaj, że bez deszczu, no to jutro zabieramy się za gałęzie, to też tego już w kilku miejscach leży, a trociny drogie, to nie ma co ten, no a rury zobaczcie takie, no te grubaśne, to nie wiem czy to może na jakieś słupy sobie zostawię, ale takich to są, nie pamiętam średnicy, 76 czy jakoś tak, 50, kupę 40, całe mówię, całe kurcze stosy, i to tak zdecydowałem, że chyba to właśnie trzeba rozdysponować, może komuś się przydadzą, bo ja co roku tutaj się odgrażam, że wiatę sobie na opał zrobię, ale jakoś to czasu mi brakuje, bo materiału to leży mnóstwo. Na pstrągarni chyba, nie wiem, w 17 roku też pospawaliśmy taką, to jeszcze tam miało być na magazyn zboża dla karpi i na śrutownik, na gniotownik taki ten. No i to do dzisiaj stoi szkielet, konstrukcja nieprzykryta. A i to tak kurczę, ciągle czasu mało. No i dobra, ta też idzie na łowy. Chociaż ona to taka bardziej kurczę ten, leniwa, ale tam czasem też jakieś pióra od ptaków się walają. Dobra, co tu więcej opowiadać. Mówię, jutro chyba się z piaskowaniem coś rozstawię. Taka pogoda to idealna. Żwiru z 70 ton, no może 70 nie, bo to tam już coś było z tego brane, ale z 50-60 ton to mogę piaskować. Nie, śmieję się, ten to za gruby. Ale mam w tym w zbiorniku, w tym mauzerze jeszcze, że to ile to już teraz mamy? Kurczę, prawie 30, 29,5 na słońcu. Dobra, na razie, cześć.